Byli urobieni po łokcie obaj Tomaszowie, przygotowując chleb do chlebaka. I musieliśmy ich poratować już z ojcem Adamem, więc wracamy. Zerwać. Zerwać więzy. To jest obraz, który zawsze bardzo porusza moje serce. Pachnie wolnością właśnie ten obraz. I święty Piotr sięga po tę metaforę, że ojciec wskrzeszając Jezusa rozerwał więzy śmierci. I to rozerwanie, którego dokonał ojciec, to jest obietnica dla każdego z nas. Jakiekolwiek by nas nie oplątały więzy, więzy nałogu, więzy braku zdolności przebaczenia, jakiegoś uwikłania w głupie, bezsensowne myśli, pomysły, czy też w rozpacz, Pan, który zmartwychwstaje, rozrywa te wszystkie więzy. Szczęść Boże, dobry wieczór, dzień dobry. Proszę wybaczyć, muszę zacząć oczywiście od tego przywitania, bo się nie widzieliśmy 3 miesiące chyba. W sensie w Chlebaku, bo tam się oczywiście widujemy w tysiącu innych rzeczach, ale w Chlebaku się nie widzieliśmy. Jak już Wojtek zapowiedział na początku, jest wielki comeback, czyli wracamy z Wojtkiem na najbliższe parę miesięcy i będziemy Was męczyć komentarzami. Kochani, do rzeczy, żeby nie tracić czasu. Wiem, że dzisiaj jest poniedziałek wielkanocny, czyli prawdopodobnie 90% z Was leży to z wielkim wypełnionym brzuchem, prawie takim jak moim, leżąc do góry i nic nie robiąc, odpoczywając, bo jest poniedziałek. I to właśnie chciałbym popsuć. Moi drodzy, dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus każe, albo raczej tam wysłannicy Pana Jezusa po zmartwychwstaniu każą uczniom spotkać się z Nim w Galilei. To jest takie dosyć oczywiste. Przypuszczam, że to słyszeliście 1000 razy, że spotkali się uczniowie z Panem Jezusem po zmartwychwstaniu w Galilei. Powiedział kobietom, w sensie aniołowie, powiedzcie moim uczniom, niech idą do Galilei. Kochani, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Po pierwsze, to nie jest taki kaprys Pana Jezusa tuż po zmartwychwstaniu, tylko gdybyście zauważyli, to On o tym mówił już wcześniej. Czyli Pan Jezus jeszcze przed śmiercią miał taki plan, że spotka się z nimi w Galilei. Miał wyznaczone miejsce, zanim umarł. Mnie to, muszę przyznać, kiedyś bardzo zaskoczyło, że to jest tak, że On to wiedział, że tak ma być. Kochani, czemu o tym wspominam? Galilea to jest taka kraina w tamtym czasie, oczywiście z której też pochodził Pan Jezus, to jasne, ale Galilea to był kraj w większości zamieszkany przez pogan. Tam nie było dużo Żydów, w sensie z narodu wybranego, tylko było bardzo dużo ludzi spoza religii Boga Jahwe. Zresztą, kochani, tak jest do dzisiaj. W Galilei większą część stanowią Arabowie, a nie Żydzi. Więc jakby niewiele się zmieniło w Galilei. Na pewno pamiętacie taki tekst Ewangelii, Galilea pogan, tak się mówiło. Co to znaczy? Jezus chce się z nimi spotkać po zmartwychwstaniu w miejscu, gdzie jest bardzo wielu, którzy nie wierzą w Boga. Gdzie jest bardzo wielu, którzy jeszcze Go nie znają. I skoro Jezus tam spotyka się z uczniami po zmartwychwstaniu, to daje bardzo prosty sygnał. Chłopaki, macie iść, macie głosić. Od razu zaczynamy, tak do nich mówi, tą moją całą misję po zmartwychwstaniu w miejscu, gdzie są niewierzący, gdzie was jakby wzywam do nowej misji, do tego, żebyście rozszerzyli jakby działalność. Jak się potem okaże, trochę im to zajęło, bo nie będą chcieli od razu pójść szeroko. To jeszcze święty Paweł się będzie musiał pojawić, potem jeszcze tam Piotr z Korneliuszem będzie miał różne akcje i dopiero się Kościół zacznie jakby rozszerzać na narody pogańskie. Czemu o tym dzisiaj w poniedziałek? Kochani, dzisiaj nie jest dzień stagnacji. Niestety nam się poniedziałek wielkanocny zrobił takim dniem, w związku z tym, że to jest wolne, a jak mamy wolne, to mamy wolne, tak? Czyli po prostu leżymy, nic nie robimy, oglądamy telewizory, wszystkie te głupie programy, które tam są, jemy po prostu tony jedzenia i jutro ledwo się ruszymy do roboty. I kochani, nie chodzi mi oczywiście o to, żebyście dzisiaj wyjechali na misję, chociaż jeżeli ktoś ma taki pomysł, to zapraszam, ale bardziej mi chodzi o to, żebyście już sobie pomyśleli, do czego was wzywa zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie nie ma być czymś takim, jak zawsze sobie mówimy, święta, święta i po świętach. Nie, były 2 dni wolnego, jutro do roboty. Nie. Do czego Cię to wzywa? Do jakiej nowości? Co ma powstać? Co ma zmartwychwstać? Co powinno umrzeć już dawno i do grobu trzeba to złożyć, a ma powstać nowe? Proszę Cię, znajdź dzisiaj, w poniedziałek wielkanocny, chwilę czasu i pomyśl, do jakiej Galilei Pan Jezus Cię zaprasza, czyli gdzie jest nowość, wezwanie, otwarcie, niebezpieczeństwo, droga, zaproszenie, misja, do której masz pójść. Nie zmarnuj tego poniedziałku.